Dzień dobry, cześć. Witaj w niedzielę 26 lutego. Chciałem Cię przywitać dzisiaj i pozdrowić Bożym Słowem, które w tę pierwszą niedzielę czasu pasyjnego ma nas prowadzić. Wyjęte jest z drugiej połowy 8 wiersza 3 rozdziału 1 listu Jana. Po to objawił się Syn Boga, aby zniszczyć dzieła diabła. W zasadzie proste. Być może słysząc te słowa widzimy apokaliptyczne wizje, być może widzimy walkę tytanów, jak można by było powiedzieć. Być może mamy wiele obrazów w głowie, które krążą choćby w najprzeróżniejszych memach o tym, jak to diabeł z Jezusem siłują się na rękę. Tylko czy faktycznie o to chodzi? Gdybyśmy popatrzyli na trochę szerszy kontekst fragmentu Ewangelii Jana, ale w ogóle na to, kim jest diabeł, czy tłumacząc greckie diabolos lub hebrajskie satan na język polski, należałoby powiedzieć oskarżyciel. Czym są jego dzieła? Kłamstwem, owszem, ale czy tylko? Czy czasem nie jest tak, że jako oskarżyciel jest tym, który wyciąga nam nasze grzechy, który wypomina nam nasze zbrodnie? Ostre słowo. Ale może też takie drobne grzeszki, które czasami nie warto się nimi zajmować, ale potem gdzieś tam odkładają się na sumieniu. Diabeł jest tym, który oskarża dzieci Boże. Diabeł jest tym, który wypomina nam nasze grzechy. I to jest jego podstawowe zadanie. No więc Syn Człowieczy, Syn Boga przyszedł po to, żeby zniszczyć jego dzieła, żeby wyrwać mu z ręki oręż przeciwko świętym, a zatem tym, którzy do świętego należą. Syn Boga objawił się, przychodząc w Jezusie Chrystusie, przychodząc jako człowiek, przychodząc jako bezbronne dziecko, przychodząc jako ten, który mówił czasem niewygodne słowa, ale przede wszystkim jako ten, który na krzyżu Golgoty poniósł Twoje i moje grzechy. Jako ten, który uwolnił mnie od bagażu wszystkich moich, nie najlepszych decyzji, słów, wyborów, czynów, albo zaniechania, niezrobienia tego, co należało zrobić, co należało pomyśleć nawet czasem, co należało powiedzieć. Rozpoczynamy czas pasyjny. Czas, w którym chcemy naszą myślą towarzyszyć drodze do Jerozolimy. Tej ostatniej drodze ziemskiego bytowania Jezusa Chrystusa. Drodze, która zakończyła się na krzyżu Golgoty. Na którym, zniszczył dzieła diabła. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie: Duch Święty napomina, diabeł wypomina. W Jezusie Chrystusie chciałbym Ci życzyć, żebyś był zawsze napominany, bo napominanie powoduje, że możesz uwolnić się od grzechu w Jezusie Chrystusie, w tym, co dla Ciebie zrobił. Wypominanie to dzieło diabła, które Cię oskarża, które Cię dołuje. Dobrego przeżywania tego czasu pasyjnego. Czasu, którego zwieńczeniem jest krzyż Jezusa Chrystusa. Miejsce mojego uwolnienia. Dobrego dnia. Niech Pan Bóg Cię błogosławi.